Witam wszystkich. Chciałbym podjąć temat oszczędności wody i ogólnie oszczędności, który w dzisiejszych czasach jest bardzo tematem na czasie. Bohaterem tutaj tego odcinka będzie zwykły sedes, dolnopług. Jest to temat rozwojowy do dyskusji. Chciałbym tylko tutaj przedstawić moje doświadczenia w tym temacie, które zdobyłem niedawno, bo zakończyłem taki test. Może szybko nawiążę, na czym on polegał. Założyłem sobie takie wytyczne, że spłukiwanie nie będzie odbywało się wodą, tylko wodą zużytą z prania, pozyskaną z pralki, z automatu. System był wykonany tak, że woda wyrzucana z pralki podczas prania trafiała do beczki i z beczki miała wracać do spłukiwania WC. Pomysł jak najbardziej jakby taki prosty, korzystny, związany z oszczędzaniem. Nie marnujemy wody, którą można jeszcze wykorzystać. Zauważyłem to kiedyś dawno, jak prowadziłem jeszcze naprawę sprzętu AGD, jeżdżąc po prostu po awariach, że starsi ludzie w blokach, mający niewielkie dochody, mieli po prostu odkręcony spust przy umywalce. Nie spust, tylko po prostu jakby syfon od wody powrotny. I tą wodę po prostu, ona nie szła do kanalizacji, tylko była szła do wiaderka i w ten sposób spłukiwali WC. Ktoś powie, że to głupie i tak dalej, ale jest to mylne rozumowanie, bo osoba, która nie ma pieniędzy, po prostu stara się rozwiązać problemy sama. Są osoby, które nikogo nie proszą o pomoc i jakoś sobie radzą same. Jak najbardziej tylko takim osobom współczuć i szanować ich za to. Wrócę tutaj do tego, co ja wymyśliłem w związku z tym tematem. A więc tak jak powiedziałem, woda z płukania czy z prania trafia do beczki. Z beczki jest pompowana tutaj i spłukiwana normalnie zaworem, który istnieje. W założeniach system miał być inny, bo żeby nie marnować energii, załóżmy, beczka miała być wyżej niż pralka, ale nie na tyle wysoko, żeby pompka z pralki mogła to wyrzucić i nie na tyle nisko, żeby potem ta woda szła grawitacyjnie tutaj do tego dolnopłuka. Co tutaj jeszcze? Wiadomo, że z pralki jest wyrzucana woda brudna. Można było wykorzystać tylko samą wodę z płukania, która jest czystsza. Można to zautomatyzować w jakiś sposób, ale na potrzeby testu po prostu szła wszystka woda tam i potem tutaj. Oczywiście nie zrobiłem tego grawitacyjnie, tylko została użyta do tego pompka elektryczna, która wtłaczała tutaj wodę, ale mówię, to tylko było do testów. Na zasadzie takiego, że po prostu jak się spłukało, trzeba było tą pompkę włączyć, żeby przepompowała wodę tutaj do dolnopłuka. Widzimy tutaj dwa zawory z prawej strony. Normalny, który teraz jest włączony, gdzie woda idzie z sieci, i ten tutaj z lewej strony. Ten zawór to jest tylko symulacja, bo
przy zanieczyszczonej wodzie z tamtej beczki, on by nie działał dobrze. Więc on tylko ma zrobiony przepust i przelewa. W razie jakbyśmy zapomnieli wyłączyć nawet tamtą pompkę, to i tak dolny opług jest tak zrobiony, że przelewa tą wodę, tak, że tutaj z tej strony nie ma, że ta woda nam się gdzieś wyleje. W założeniach, jak mówię, później miałaby być tu automatyka, czujniki poziomu, tak dalej, jeśli by się to sprawdziło. A i również dobrze, i równie jest istotne to, że w tej beczce pompka, która pompowała, też by musiała mieć zabezpieczenie, że jak brakłoby wody, bo prania może nie być, to po prostu nie włączałaby się, żeby jej nie spalić. Ale to tylko mówię, to były tylko próby do testów, tak? W tamtej instalacji teraz nie pokażę, bo ona była na zewnątrz. Jest, mamy już teraz mrozy. Została zdemontowana, więc tutaj nic już z tego nie wyjdzie. Na tą chwilę jest to z lewej strony, jest odłączone, zakręcone. Jeszcze tutaj ten zawór, który jest, był potrzebny do tego, bo jak ta pompa chodziła, mimo że się ją wyłączyło, to potem grawitacyjnie zaciągła i przelewała, więc trzeba było zakręcać. Ale to wszystko, tak jak mówię, próby. Załóżmy, że takie próby były przeprowadzane około 2 miesięcy. Oczywiście no nie zawsze tutaj ktoś pamiętał, żeby włączyć to, wyłączyć i tak dalej, więc trochę trzeba to też brać, jakby tutaj te wyniki z tolerancją. I co? Niedawno przyszedł rachunek za wodę. Przyszedł rachunek za wodę i tak też mówię tutaj z tolerancją. Co to dało przy czteroosobowej rodzinie? Przy czteroosobowej rodzinie, z tym, że mówię, no to korzystanie mogło być czasami różne i nie zawsze była ta woda, ale wydaje mi się, że oszczędność, jaka z tego powodu wystąpiła, to na pewno metr półtora sześcienny, a podejrzewałbym, że nawet około 2, czy nawet troszeczkę więcej metrów sześciennych na to spłukiwanie, bo to jest jedno jakby z energochłonnych wodnych urządzeń. Następnym jest pralka, gdzie tą tracimy jakoś wodę. I tak jak mówię, tak to mniej więcej wyglądało. No, teraz po prostu pytanie, czy dalej iść w tym kierunku. Na pewno jakby, jak ktoś sobie tutaj policzy w swoim wypadku koszty włożone w taką przeróbkę, jakoś sobie to skalkuluje, to sam podejmie decyzję, tak czy nie, ale na pewno jest to dobry trend, bo oszczędzamy środowisko, tak? Czyli nie marnujemy tej wody, która już teoretycznie w założeniu była zmarnowana, bo miała trafić do kanalizacji. Zanim trafi do kanalizacji, to jeszcze może służyć tutaj do spłukania. Jest to tylko kwestia systemu i mądrego tego zrobienia. No mówię, to można powiedzieć, że to jest taki trend w dobrym kierunku, no, przyczyniający się do wielu rzeczy. Wiem też, że istnieją systemy, które na przykład ze zużytej wody odzyskują ciepło. To czy też się to komuś opłaca, czy nie opłaca, to musi sam sobie to jakby skalkulować, zastanowić się nad tym. Takie coś też można zrobić w warunkach domowych, ten odzysk ciepła, ale mówię, jest to jakby, nie jest to aż takie proste, ale do wykonania. Tyle, co chciałbym powiedzieć na tą chwilę. Proszę ewentualnie jakieś uwagi, kto ma tutaj do tego.
Krytyka też mile widziana. Po prostu no, ja się tutaj niczego nie wstydzę. Ja sobie tak to pomyślałem. Czy to zastosuję, to nie wiem. Może to komuś pomoże, może ktoś ma już coś takiego, może ktoś coś takiego wymyślił. No i to na tą chwilę by było na tyle w tym temacie. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam.